Jeżeli mowa jest srebrem, a milczenie złotem, to ja w takiej konfiguracji jestem biedakiem. Witam Was serdecznie z baru Sztok Polska, skąd nadajemy 41. odcinek drugiej edycji 50 sztosowych koktajli. A dzisiejszy odcinek będzie przestrogą, żeby prawdy nie traktować jak plandeki na żuku i nie naciągać jej, aż gumy na szwach puszczą. O, to chciałem powiedzieć, właśnie. I taką oto naukę niesie za sobą historia naszego dzisiejszego koktajlu, czyli Silbaka. W sumie to nie wiem, co mi chodziło po głowie z tą metaforą, sam jej za bardzo nie rozumiem, dlatego przejdę do meritum i do historii receptury i koktajlu. Mamy rok 1995 i nikomu wtedy jeszcze nieznany barman Adam Cigar, który pracował w hotelu Silbak Hilton w Louisville, oto przeto ogłosił, oznajmił, że przeszukując, bo hotel Hilton właśnie tam był bardzo wiekowy, znaczy jest, bo funkcjonuje, przeszukując karty baru hotelowego, karty menu, znalazł zapomnianą, do nie setki, dekady lat temu recepturę. No i się zaczęło. Najpierw w ruch poszedł artykuł w miastowej gazecie. Potem podłapali to koktajlowi historycy Gus Regan oraz Ted Haig, którzy tą recepturę oczywiście, że umieścili w swoich książkach. Gus Regan trochę wcześniej, bo w 97 roku, Ted Haig to oczywiście 2008 rok i jego Forgotten and Vintage Cocktails. Prawda jest taka, że koktajl oczywiście wymyślił Adam Cigar w 95 roku, dorobił do niego otoczkę. Czy Adam Cigar miał z tym jakiś problem? No właściwie to chyba nie, bo stał się na tyle popularny, że po 6 latach przeprowadził się z Louisville do Nowego Jorku, gdzie otworzył swój bar na Manhattanie i wszystko pięknie mijało, ale widać było, że Adama, no jednak te poczucie winy, wiecie, zjada go od środka i tak po 21 latach przyznał się Gazowi Reganowi, że on to w sumie troszeczkę zmyślał. Powiem wam, porządny gość ten Adam, że jednak po tym, jak już zdobył sławę, zrobił kapuchę, to poszedł po rozum do głowy i powiedział, że w sumie takie nieporozumienie troszeczkę wyszło i ten taki żarcik poszedł za daleko. No co, klasa typ, trzeba powiedzieć, tak? Czy hotel, w którym pracował, coś sobie z tego zrobił? Też nie. Cały czas możecie się napić ich autorskiego Silbaka w ich barze hotelowym. Czy komuś się krzywda stała? No nikomu się krzywda nie stała, ale sam koktajl jest sztosowy i przepyszny, dlatego odłóżmy sobie tą śmieszną, ciekawą historię na bok i zróbmy Silbaka i nie zapomnijmy go. Silbak to koktajl budowany, ale bardzo ważna rzecz. Nie wymaga lodu, dlatego pamiętajcie, żeby kieliszek do wina musującego był fantastycznie zmrożony, żeby te składniki nam się schłodziły i koktajl był przyjemnie, ochładzająco rzeźwiający. Mamy swój kieliszek i wlewamy po kolei. 30 ml bourbonu. Do tego 15 ml likieru triple sec. Następnie kilka kropel esencji ziołowych i kilka kropel tak zwanych bittersów kreolskich. Całość będziemy topowali winem musującym. I nawet nie musimy tego potem mieszać, ponieważ nasze raźne, rozbrykane bąbelki oczywiście ożenią się pięknie z mieszanką, z tą bazą, którą mamy u dołu kieliszka. To doskonale widać, jak kolor zaczyna się tak naprawdę ujednolicać. I finalnie jedyne, co musimy zrobić, to oczywiście koktajl zaromatyzować z racji tego, że mamy likier pomarańczowy. Skórka z pomarańczy będzie idealna. I nasza dekoracja oczywiście ląduje do środka. I proszę bardzo,
przepięknie pracujący i zmusowany Silbach ode mnie specjalnie dla Was. No to teraz pora sprawdzić, jak smakuje. Moi drodzy, mieszanka jest na pewno, nie chcę powiedzieć ciekawa, bo jak powiem ciekawa, zaraz powiecie, aha, pewnie średnia. Nie, jest bardzo dobra, tylko z racji tego, że mamy sporo alkoholu, to naprawdę ta mieszanka jest niebezpieczna, bo jest smaczna. Jakby można powiedzieć, że naszą bazą jest troszeczkę taki old fashion, topowane prosecco, więc trzeba uważać, bo wydaje mi się, że takich ze 2-3 i... Elo! Z imprezy, nie macie. Także spróbujcie, ale pamiętajcie, że to naprawdę jest taki drink rozbiegowy i dużo więcej Wam nie trzeba. Ja cóż mogę Wam powiedzieć, że jak zawsze bardzo dziękuję za to, że oglądaliście. Pamiętajcie, subskrybujcie Łysą Główkę, oglądajcie więcej filmików, a naturalnie ja akurat nie mam Silbaka u siebie w zbiorze receptur, ale mam też inne fajne klasyczne receptury, więc gdybyście chcieli te recepturki sobie zobaczyć, zapraszam po moją książkę. Link oczywiście zostawię u dołu w opisie. Do następnego mieszania!